Prosto z północnych Czech, witam Was na kanale. Dziś prezentacja nowości marki Wielton. Za mną przyczepa pojemnościowa, której dzisiaj się przyjrzymy. Trzeba sprawdzić faktycznie, ile ta przyczepa wyciąga. PRC2 V40, przyczepa o pojemności 40 metrów sześciennych. Gdy pójdziemy bliżej, naszym oczom ukazują się potężne koła, tutaj o rozmiarze 600x55. Rozmiary kół są dostępne różne, aż do szerokości 710, czyli na podmokłe tereny. Jeśli ktoś potrzebuje i ma takie tereny, to może takie ogumienie zastosować. Podwozie ogólnie w trzech wersjach. Tutaj widzimy taką podstawową wersję Boogie, która nie ma tylnej skrętnej osi, ale jest też wersja właśnie tandemowa Boogie ze skrętną tylną osią wolną, czyli taką, która podąża w skręcie. Nie jest to wymuszony skręt, tylko po prostu ona sobie działa wolno. W transporcie blokujemy ją, żeby ta przyczepa jechała nam stabilnie. To, co w przyczepie pojemnościowej najważniejsze, czyli skrzynia 40 metrów sześciennych, skonstruowanych z blachy 2-milimetrowej, trapezowej, bardzo dobrze zabezpieczonej antykorozyjnie, ponieważ wszystko tutaj jest śrutowane i zanurzeniowo zabezpieczane, malowane na mokro, także lakier się tutaj pięknie błyszczy. Dużo poprzeczek, 2-milimetrowa blacha, więc to musi być tutaj wszystko dobrze wzmocnione, ale dzięki właśnie takiemu rozwiązaniu blachy trapezowej, cieńszej, mamy lżejszą konstrukcję, więc możemy w sumie więcej na taką przyczepę załadować, a konstrukcyjnie 25 ton tutaj to podwozie i ogólnie ta konstrukcja spokojnie sobie da radę. Oczywiście homologacyjnie jest to mniejsza wartość. Rama o profilu otwartym, która na pewno nie będzie tak sztywna, co w przypadku takiej maszyny będzie zaletą. Chciałbym zaznaczyć, że ta marka Wielton jest polską marką. Jest to sprzęt wyprodukowany od A do Z w Polsce i nie wszystkie kraje, które będą oglądać ten film, na pewno są świadome właśnie, że ten wielbłąd i Wielton to konstrukcja zupełnie polska. Wielu z Was może zastanawiać się, w jakim celu jest tutaj montowany w ogóle wałek odbioru mocy. Za chwileczkę Wam to pokażę, ale jak widzicie, wałek przekazuje swoją moc pod przyczepą. Są mocowania, które odpowiednio ten wałek prowadzą. No i tutaj w tym miejscu przekładnia jest po to, by ten napęd przekazać na stronę prawą. I prawa strona przekazuje ten napęd na wałki, które dzięki swojej konstrukcji płynnie masę, którą zebraliśmy, wyrzucają, tak aby nie powstawały takie zgrubienia na pryzmie. Łatwo byłoby to ubijać. Czyli opcją wałki, które tutaj są, ale nie musi ich być, a przygotowanie do nich jest zawsze i rolnik, który nie wybrał tej opcji, w każdej chwili może takie wałki domontować. Przenoszenie masy odbywa się za pomocą czterech łańcuchów. Można powiedzieć, że mamy dwa rzędy listew otwartych w kształcie litery C. Napęd odbywa się z tego miejsca. Jest to przekładnia z silnikiem hydraulicznym, który za pomocą hydrauliki, którą podajemy z ciągnika, obraca nam ten napędzający wałek i taśma się odpowiednio przemieszcza. Warto zwrócić uwagę na to, że łańcuch praktycznie w ogóle nie pracuje od spodu w zwisie. Cały czas prowadzi go taka prowadnica, też taki ceownik, w którym on się przemieszcza. No dobrze.
Dobrze, można też wspomnieć o klapie, która jest ryglowana za pomocą takich haków. Tak naprawdę pracując tą maszyną nie musimy wysiadać z ciągnika. Wystarczy odpowiednie wysterowanie rozdzielaczem hydrauliki i ta klapa się podniesie, odrygluje i otworzy. No i można rozpocząć wysyp również przez podanie ciśnienia na odpowiednią sekcję. Światła takiej ochronie, czyli też są bezpieczne, przypadkowo nie stłuczemy takiego szkła. Dodatkowe światło robocze przy cofaniu, a taką maszyną często do pryzmy się cofa, przy późnych godzinach na pewno pomoże operatora takie oświetlenie. Zastosowane są tutaj błotniki, które też chronią, żeby ta maszyna nie była cała zachlapana. Osiągane są tutaj spore prędkości do 40 km na godzinę. Tak naprawdę tutaj homologacyjnie ten sprzęt może się przemieszczać, ale są, wszyscy sobie zdajemy dobrze sprawę, i szybsze ciągniki, którym na pewno też ta przyczepa podoła i da sobie radę. Tutaj też ala błotnik, żeby to wszystko było chronione. Układ pneumatyczny czuwa nad tym, by przyczepa hamowała. Co ciekawe, mamy tutaj tak układ skonstruowany, by ta siła hamowania była zależna od tego, ile ładunku mamy w środku. Tak więc przyczepa załadowana będzie agresywniej hamować, bardziej będzie wspomagać ciągnik, by bezpiecznie można było się z dużymi prędkościami przemieszczać. Tutaj mamy dźwignię do opuszczania stopy podporowej. Jest to dźwignia sterowana, jak widzimy, mechanicznie. No, mamy korbę, więc musimy nią kręcić. Jest opcjonalnie tutaj wyposażenie hydrauliczne, czyli stopa hydrauliczna, którą też wysterujemy z poziomu ciągnika i nie musimy tutaj tą korbą wywijać, tylko po prostu hydraulicznie się to dzieje, na pewno szybciej i wygodniej. Naciąg łańcucha w tym miejscu. Jeżeli ten łańcuch się poluźni, a na pewno po jakimś czasie taki efekt będzie miał miejsce, w tym miejscu cztery śruby napinające i mamy maszynę gotową do dalszej pracy. Dodatkowo łożyska, które pracują tutaj na osi podpierającej łańcuch, są smarowane, a smarowniczki wyciągnięte są z przodu, tak by nie trzeba było gdzieś głęboko ich szukać, tylko łatwo centralnie, można powiedzieć, nasmarować. Bardzo ważny element, który tutaj robi dobrą robotę podczas jazdy. Naprawdę widać, że ten dyszel pracuje. Jest to amortyzacja, która za pomocą tego siłownika dwustronnego działania i akumulatora w tym układzie amortyzuje po prostu te wszystkie uderzenia, także ciągnik nam nie podskakuje, po prostu odciąża i podnosi duży komfort przemieszczania się z dużymi prędkościami. U góry również ważny element, który jest sterowany hydraulicznie. Jest to nadstawa, którą możemy sobie złożyć i dzięki temu łatwiej ładować przyczepę, czy też efektywniej ładować przyczepę, jadąc za sieczkarnią. Wiemy, że pierwszy rząd gdzieś w przejeździe na polu zawsze musimy wykonać w ten sposób. I tak, aby zapełnić przód przyczepy, opuszczenie tej nadstawy na pewno to ułatwi, bo myślę, że przy takim teraz ustawieniu sypalibyśmy gdzieś na środek przyczepy, a przód byłby pusty. No i to byłoby też złe rozłożenie masy i po prostu nie doładowalibyśmy, gdyby ten przejazd był długi. Ciągnik i zapotrzebowanie mocy. Tutaj jest wszystko w zależności od warunków na pewno. To gra dużą rolę. Jeśli jest górzysty teren czy podmokły, tych koni nigdy za dużo, myślę. Po drugiej stronie maszyny jeszcze kilka elementów mamy, na które na pewno warto zwrócić uwagę. Te drzwi rewizyjne. Mamy drabinę, która jednocześnie tutaj się opuszcza. Jakby to, ten mechanizm jednocześnie ją odryglowuje i jednocześnie też odryglowuje nam te drzwi. W przypadku jakiejś konserwacji czy też kontrolowania na pewno łatwiej jest tutaj dostać się do tej skrzyni. Na koniec sezonu mycie takiej maszyny, takie drzwi ułatwiają to znacznie. No i ogólnie podwozie, konstrukcja jest już dobrze znana w marce Wielton, bo przyczepy zarówno te transporcie i te agro, tandemy są właśnie na bazie takiej ramy tego podwozia, tych kół
więc ta zabudowa tak naprawdę jest nowością, a reszta jest już sprawdzonym rozwiązaniem, które od lat pracuje u polskich rolników. Świetnym rozwiązaniem tej przyczepy na pewno jest ryglowanie klapy, które pozwala tak naprawdę nie wysiadać operatorowi ściągnika. Napełnia on przyczepę, jedzie w miejsce wyładunku i używa wyłącznie dźwigni lub przycisku, w zależności oczywiście od ciągnika, by odryglować i otworzyć klapę. Nie wysiada absolutnie z ciągnika. W tym egzemplarzu również nie widzimy hydraulicznie zamykanych plandek, ale taka opcja jest. I też świetnie się sprawdza przy drugiej przyczepie, którą miałem przyjemność jeździć. Były one zamontowane i ta ochrona przed tym, żeby ta masa była zwiewana przy dużych prędkościach, no jest po prostu super. Myślę, że maszyna, pomimo tego, że jest nowością, jest dość dobrze dopracowana i przemyślana. Nie pozostaje nic więcej, jak podziękować za obejrzenie tego materiału do końca i mam nadzieję, że zostaniecie na tym kanale, subskrybując go i wyczekując kolejnych materiałów z prezentacji maszyn rolniczych. Dzięki i do zobaczenia. Ogień na tłoki i do przodu. Lepiej nie skręcać. Powolutku zawrócimy sobie. Na proste jest dużo równiej. Prrrr! Możesz jeszcze pokręcić te dwa kółka, to dodam do tego jeszcze ujęcie z drona.